Dzień dobry Państwu, witam w najnowszym 186 odcinku Palhajs TV, w którym zobaczycie galę Fame Friday Arena. Zapraszam. Nie wiem, co tam robiliście i kto komu co przełykał. Ty, nie mogę palca włożyć. Jest super i świetnie. To się wytnie. No ale jesteś geniusz, no! Wiesz, jak wystrzelić Luizę w kosmos? Ale wiesz, o tym nie wiecie. Hubert jest właśnie taką kobietą. Nie no, jest strasznie stara, ale ładna. To trochę tak wygląda, nie? Lepiej było, jak byliśmy sami. Nie wierzcie w te konflikty, nie? Będzie bombiony! Pluję na wasze cycki. Ostatnio rzadziej. Brawo! Palhajs TV. Bawiąc uczy, ucząc bawi. Fame Friday Arena. Ale nie, jesteśmy w Polsce. Lepiej brzmi Fame Friday Arena. Proszę Państwa, Freak Fight zawitał w końcu do Wrocławia. I jeżeli o mnie chodzi, to jestem mega szczęśliwy, ukontentowany, bo do tej pory były tylko tak. Gliwice, Kraków, Trójmiasto i Łódź. Jedzieliśmy tam w kółko, oczywiście do Łodzi jedzie się najfajniej, bo to nasze cudowne miasto, ale trochę to już było nudne, aż w końcu Breslau, niesamowite miasto, proszę Państwa, ja jestem podekscytowany, a Ty? Fenomenalnie, no byłam tutaj 2 tygodnie temu, 3. Ale byłaś na hali Orbita. Ale słuchaj, to, no, gdzie indziej? To we Wrocławiu, no to tak samo, no ja to prawie jak u siebie. Luiza była tutaj 3 tygodnie temu na gali Prime MMA 5. Ja niestety nie mogłem być. Niestety. Ja robiłem dla Was relację z Harmonii Kosmosu i mam nadzieję, że Wam się podobała. I proszę Państwa, poprzednią relację poprowadziła Luiza, Bones oraz Geeks. I było bardzo dużo komentarzy. Jedni mówili, że kurwa, zajebiście, znowu Bones. A drudzy mówili, kurwa, zajebiście, znowu Bones, nie? Więc proszę Państwa, my z Bonezem ze sobą nie rywalizujemy, przynajmniej ja z Artunem nie rywalizuję i raz odcinki z Gale będzie prowadził Bonez, raz będę prowadził ja, ale żeby w końcu raz na zawsze rozstrzygnąć, kto jest lepszy w prowadzeniu odcinków z Gal, zróbmy wojnę na komentarze. Ci, którzy chcą oglądać odcinki, które prowadzę ja, niech napiszą komentarz. Nienawidzę relacji Boneza, gdy je oglądam, mam zeza. A jak ktoś woli, jak prowadzi Bones i nienawidzi, jak prowadzę ja, niech napisze komentarz o treści. Relacje Boneza ogląda się gładko, bo chowa za kola pod czapką. I proszę Państwa, Luiza komisyjnie policzy wszystkie komentarze, oczywiście te nieprzychylne mi ja będę ukrywał. O, proszę Państwa, Kubańczyk właśnie odjeżdża. A Ty nie jesteś Kubańczyk. Ty nie jesteś Kubańczyk. No nie, co tam? Kuba, jakiś gościu ci próbuje podjebać furę, nie? Jestem kierowcą Kuby. Tak? Tak. Na pewno? Na bank. Ale przysięgnij się. Już nie muszę. Bo możliwe, że wiesz, że to jest tego taki... A jestem kierowcą Kubańczyka i wiesz, kradnie mu furę. Jakby co, nagranego go mamy, nie? Tak, tak. Ale zobacz, Kuba, jestem prawdziwy ziomek. O furę zadbam, nie? Nie byłem obojętny na krzywkę. Na krzywkę. Najgorsza jest właśnie taka znieczulica. Obojętność, ludzka, tak. Trzeba reagować. Widzisz, ty mówisz, że najgorsza jest znieczulica, a na przykład ludzie, którzy komentowali odcinek z Prime MMA, uważają, że znieczulica, której poddał się Bones i Geeks, była bardzo korzystna. Proszę Państwa, niesamowita chwila, jest z nami Jangleosia. Dzień dobry. Jangleosia, ty w telewizji wydajesz się trochę wyższa. To nie ty? To nie ja. Ale przysięgnij się, że to nie ty. No to nie ja. Ale ona tak podobno zawsze mówi, bo nie chce, żeby jej fani, wiesz, robili sobie z nią zdjęcia i ją denerwowali, nie? To nie ja. Na pewno nie ty. Nie, nie. Proszę Państwa, ja nie wiem aż tak bardzo, bo nigdy Jangleosi nie widziałem z bliska. To nie ty. To nie ja. A to przepraszamy w takim razie. Chłopaki, na kogo czekacie? Na wszystkich. Ale na kogoś szczególnie, czy nie? No i Alberto wszedł. Czy na Alberto? Na Luizie jest w środku. No to już go zobaczyłeś. Tak. A to czyli dla Alberto tu przyjechaliście, tak? No i dla Józefa. A dlaczego akurat Alberto i Józef są waszymi idolami? No po prostu ich muzykę bardzo lubię. A, rozumiem, no. Czyli szyby w dół. No. A wy na kogo czekacie, chłopaki? My na Alberto i Vampira. A czemu akurat, no Alberto to pewnie muzyka, a Vampir czemu wam się podoba? Bo ja ogólnie trenuję, nie wiem jak tutaj kolega, ale ja trenuję i bardzo jakby... Co trenujesz? Boks i jiu-jitsu brazylijskie. I co, i jakby Freak Fight zachęcił cię do tego, żeby ćwiczyć ten sport? No poniekąd trochę, tak. Czyli zobacz, jednak Freak Fighty mają jakiś pozytywny wpływ na młodzież, chłopak ćwiczy. No. I ile już ćwiczysz? Rok. Kiedy tworzycie napis, musicie... Musicie zaplanować wielkość literek. Dlaczego kochasz Boxdela? Co Michał Boxdel Baron ma takiego w sobie, że darzysz go miłością? No charyzmę ma na pewno. Zaliczył taki progres na przestrzeni tylu lat.
Jeszcze pamiętam, jak ciekawostki nagrywał. Na jakiej płaszczyźnie ten progres? O czym mówimy tutaj? Zrobienia ciekawostek do prowadzenia największej federacji w Europie. Ale wampir dlatego, że bardzo mi się jakby spodobało, jakby jak on na tych konferencjach na przykład występuje taki spokojny. Alberto, że muzyka i po prostu czekamy. O to jak rok ćwiczysz, to myślisz, że olejnika byś poskładał? Myślę, że spokojnie w pierwszej rundzie. Proszę Państwa, tutaj jest propozycja na kolejną galę Prime. Bez problemu, bo jestem chętny. Co tam u ciebie? Dobrze, dobrze, tylko zaczepia jakiś dziennikarz, ale tak to wszystko w porządku. Co ci się stało w ucho? Co? O kurwa, ty. Dieta od kalafiora. Myślałem, że... Tak? Tak jest. To wygląda jak jakieś takie kurwa powenerze jakieś, no, nie? No, no. Za dużo palhaj z TV słuchałem. No, rozumiesz. Zestresowany czy nie? Nie, tylko musimy iść na badanie jakieś, żeby się upewnić, że wszystko git. No słuchaj, ja bym te uszy... Tak, no, uszy do amputacji, nie? Ale resztę ciała sprawdzamy, także widzimy się później, yo. A ty zawsze nosisz tak tę czopkę? Kurwa, to co ty jest masz klasyk. Pod tą czopkę schowane? Siema. Siema. Dzień dobry. Chciałbym mi opoznać. Co tam słychać? Znamy już. No kurwa wiem, bo to ja. Ale widzę, że wy tacy kurwa wymęczeni po tym IRL-erze wczorajszym, no, kurwa. Do której żeście streamowali? Ja akurat byłem wyjątkowo grzeczny. Siema. Siema. Masz nową fryzurę ma, chodź na front. Tromba bomba. To jest ta robiona wczoraj na ten? Na kipie tej furii tak. Ferrariego. No, to dokładnie. Rozumiem. Bo ja rozumiem, że wy tą furię macie, Ferrariego, tak długo, jak on nie zrobi prawka. My przetrzymujemy po prostu. No tak, no chujowo, żebyśmy go bez prawka, nie? Stosunkowo długo sobie będziemy śmigać. Jednak Boxdel dotarł i zobaczył napis. Kurde, dwa tygodnie i ten? Widziałeś, że mu się nie... Ile zbyłeś w piątek wczoraj? Z jakieś 247. Ale widziałeś, że mu się A nie zmieściło? Not calculated. No tak, no trzeba planować, nie? Ale kurwa, jaki elegancki jest, nie? Inny. A teraz znalazł dziewczynę i teoretycznie już nie powinieneś to starać, nie? I żeby ładnie wyglądać, a zobacz, jak ładnie wygląda. Nie? Już nie, nie ma dziewczyny. Już nie mam. Już nie? No. Ulfik jest wolny. Ja tu przychodzę z gratulacjami, a to już po fakcie, nie? To w ogóle bez sensu. Fakty nie? Po fakcie, no trudno. Ale słuchaj, jak to wyjdzie, to może już znowu byś miał dziewczynę, nie? No jest taka opcja. Ja generalnie babiarz hazardzista, nie? Nie ma dla niego miejsca w niebie, no. Rozumiem. Czyli co, dziewczyny teraz mogą na trap Ulfik do ciebie pisać, tak? Mogą, jak najbardziej. W DM-ach chcę widzieć wasze cycuszki. Będzie bombiony! Jezu. Dyny, bimbały. Stópki też? Nie. Stópeczki nie, ty nie. Nie, ty nie jak Błoński. Ja nie. Nie, Błoński strasznym stópkarzem jest. Jest, ale ja nie. Ale zobacz, że stópkarz bardzo jest blisko od stypiarz, nie? Lepiej być stópkarzem niż stypiarzem. A że według ciebie Błoński jest większym stypiarzem czy stópkarzem? Stópkarzem zdecydowanie, nie? Ale stypiarzem to jest ogromny, tak. Czy wiadoma jest płeć? Dziewczynka. Czy dziewczynka jest fanem Freak Fightu już? Tak, jak mama w sportach walki. Tak? Ty ćwiczysz sporty walki? Co dokładnie ćwiczysz? Boks, zapasy i MMA. Ale teraz chyba nie ćwiczysz. No nie, teraz nie. Teraz mam przerwę, 2 tygodnie, potem pół roku i na Mistrzostwa Polski z powrotem. Przerwę 2 tygodnie? Na badanie, 2 tygodnie do porodu, potem przerwa pół roku i zaraz. Na treningi wracam. Tak. I teoretycznie może to się wydarzyć dzisiaj. Teoretycznie nie, tak, ale tak, lepiej nie. Lepiej nie, bo trzeba obejrzeć galę. Ale jakbyś to się działo dzisiaj, to nas zawołaj. Dobra, to zrobimy ci teraz, byś miała na pamiątkę win. Zrobimy takiego IRL-a trochę. Państwa, chłopak musiał się poświęcić, zjeść pizzę, zamówić, zapłacić, zjeść. Następnie rozedrzeć pudełko, rozplanować napis, napisać, stać tutaj od 2 dni, żeby sobie zrobić zdjęcie. Muszę iść działać. Dobra. Ogarniemy to, stary, bo zaraz będzie zdjęcie. Bardzo dobrze wyglądasz, powiem ci. Dzięki, ty też, stary. Już druga piątka, a stoimy tu 30 sekund. Trzecia piątka. Pozdro. Dobra, trzymaj się. Yo, 4 piątki z Boxdelem. Proszę Państwa, jesteśmy już w środku, oto Hala Stulecia. Niezwykły obiekt na skalę światową. Dlaczego ten obiekt jest tak niezwykły? Zapraszam na Bawiąc Uczy, Ucząc Bawi. Hala Stulecia została otwarta w 1913 roku i w tamtym czasie była największą konstrukcją żelbetową na świecie. Została zbudowana przez Niemców. Wrocław, znany wtedy jako Breslau, był częścią Cesarstwa Niemieckiego. Co ciekawe, w 1933 roku przemawiał tutaj Adolf Hitler, krótko po tym, jak został kanclerzem Niemiec. Po II wojnie światowej nazwa Hala Stulecia została zamieniona na Hala Ludowa. Dla komunistów wszystko musiało być ludowe.
Hala Stulecia wpisana jest na listę UNESCO jako jeden z najważniejszych obiektów architektury modernistycznej XX wieku. Mam nadzieję, że ta dawka wiedzy trochę Was natchnęła i ten odcinek nie pozostawi Was bez pozytywnych wspomnień oraz wiedzy. A teraz zajmiemy się zabawą. Luiza, Ty byłaś już na Media Roomie. Gdzie to jest Media Room? W tą stronę. A. Dotarliśmy do Media Roomu i żeby się tam dostać, trzeba wejść po schodach. Proszę Państwa, o, proszę bardzo. I to jest niesamowite. Jeżeli jakiś zawodnik po walce będzie chciał porozmawiać z dziennikarzami, będzie musiał udać się na pięterko. Zawodnik. Teraz Wam pokażę coś, czego na polskim YouTubie za kilka miesięcy już nie zobaczycie. Ta lodówka na razie jeszcze jest legalna, ale już za kilka miesięcy będzie nielegalna. I teraz pytanie, w jaki sposób bez swojej magicznej puszki Mateusz Kaniowski będzie mógł prowadzić wywiady? Przecież każdy wywiad bez dzika w ręce ma minus 1000 do oglądalności. To jest niesamowite. Jak wiecie, już niedługo energetyki będą zakazane w sprzedaży dzieciom i kobietom w ciąży. Będą energetyki dostępne tylko od 18 roku życia. Zatem nie będzie można ich pokazywać na YouTubie. Co zrobi Mateusz Kaniowski? To są pytania, na które nie znam odpowiedzi, ale my dzisiaj Mateusza o to zapytamy. Ale zanim staną się nielegalne, to WKDZiK przez kilka miesięcy to jeszcze może być Twoja reklama. Ja piję zielonego, bo tego polecał mi Mateusz Kaniowski. A Mateusz Kaniowski nie jest zielony w temacie WKDZiKów. Mateusz Kaniowski wyjechał z wioski. Mateusz Kaniowski jest boski. Jaki miałeś game plan? Czy to były trudne przygotowania? Ciężko przepracowałeś okres przygotowawczy? Czym zaskoczył Cię przeciwnik? A tutaj mój kod rabatowy na nową dostawę WKDZiKów. Nie, Mateusza bardzo lubimy, a WKDZiKi są przepyszne. Jakie dobre. W tym momencie wychodzimy z Media Roomu i żeby zejść na halę, musimy zejść z pięterka, ale teraz będę się patrzył na schody. Jak jakiś zawodnik złamie sobie nogę, tak jak Daniel Magikal na drugiej gali, to przecież nie wejdzie tutaj i nie będzie mógł udzielać wywiadów. A przecież zakaz robienia wywiadów nie na ściance. No. No to musieli znieść ściankę do niego. Albo... Co? Nic, żeby nie jakoś... Odbiło się, bo się przyjęło, bo WKDZiK jest pyszny. Jesteśmy wewnątrz. Zobaczcie, jak to wygląda. Cała hala podświetlona na czerwono. I teraz wyobraźcie sobie, jak ten Hitler tu przemawiał, nie? Ta żelbetowa konstrukcja wygląda zajebiście. Przez to podczerwone światło jest taki fajny klimacik, nie? To trochę wygląda jak odwrócona Gwiazda Śmierci, albo Gwiazda Śmierci w środku. To wygląda trochę jak misja w drugim z tych nowych Wolfensteinów, jak on w jakimś sądzie tam strzelał. To tak to właśnie wygląda. Zobaczcie, jak tutaj jest piękny, równiutki zjazd. Wygląda troszeczkę jak skocznia w Harachowie. I teraz pewnie jesteście ciekawi, dlaczego tu nie ma schodów. Z dwóch powodów. Po pierwsze, czysto prozaicznych. Zawodnik jak wychodzi, bije brawo, flesze, mógłby się na schodach potknąć i złamać sobie nogę. A jaki jest drugi powód? Jak ktoś złamie kulosa, to tutaj na wózku po prostu wyjeżdża, nie? Przepraszam, dlaczego prowadzisz auto Amadeusza Ferrariego? Nie wiem. Ale masz jakieś pozwolenie od władcy piekieł, żeby tak, że tak powiem, korzystać, bo to jest jego auto. To... Ani ty. Ja będę jeździł ramem. Dzień dobry, a panie na kogo się tutaj pojawiły? Dla Josefa Bratana i dla Alberto. A co takiego ci panowie sobą reprezentują, że panie akurat na nich tu oczekują? Byli w Goats. Josef Bratan był w Goats. Są bardzo przystojni. Czy jak oglądałaś odcinek z Josefem, to żałowałaś, że nie mogłaś w nią wziąć udziału? Bardzo. No to okej, możesz się odzywać. Możliwe, że będzie... Goats, weźcie nas. Możliwe, że będzie jakaś dokrętka, bo z tego co wiem, to tam ta miłość się nie udała Józefowi. Czekamy, jesteśmy otwarte na miłości od Josefa. Ja tak rozkminiłem. Najpierw myślałem, że chłopaki mogą sobie tak jeździć tą furą, bo Amadeusz nie ma prawa jazdy. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz. Ten, kto jeździ, musi tankować, kurwa. To nie jest nic fajnego, nie? Temat jest taki jak z kobietą, prawda? No. Jeżeli mamy kobietę, która nas zadowala, która jest w porządku wobec nas, to nie liczymy każdego grosza wydanego na nią. Można ją zalać. Tak.
A w momencie, i słuchaj, i ta fura jest jak taka wspaniała żona, nie? Ale droga z Warszawy do Wrocławia wyniosła około 1300 zł, podejrzewam. Mam faktury nawet przy sobie. To kurwa, samolotem na pewno jest taniej. Helikopterem. Jakbyśmy się złożyli, myślę, że moglibyśmy się zamknąć w takich pieniądzach. Aczkolwiek nie wiem, bo nie wiem. Rozumiem. No i teraz stoisz, masz go odpalonego, bo? Bo czekam na Michała. Michał dał polecenie, żeby po prostu nim wyjechać i poczekać tutaj. Rozumiem. Boks już jest takim włodarzem, że na zapalonym silniku na niego trzeba czekać, jak tak, na premiera, kurwa. Żeby klima była włączona, tak, żeby nie było gorąco. Tak, dokładnie. Fotel ewentualnie zimą podgrzany, nie? No. Oczywiście na Lizę czekamy, tak. No ona też ma w Goats, tylko nie jako... O, tak. Proszę bardzo, idzie Józef. O! Trzeba mogę zdjęcie? Ogarnia nam pan, ogarnia nam pan to? Ja go nie, średnio znam, nie? O, i kolejny, Alberto też idzie, o. Proszę Państwa, normalnie jakby Beatlesi się rodzili. Jezu, aż, proszę Pana, aż mi się gorąco zrobiło, no i widzą, oni tam wsiedli. Ja bym chciała teraz sprowadzić to auto. Ja bym, tak? No nie wiem, gdzie bym pojechał. A, on siedzi do samochodu, tak. Pokaż. On siedzi do samochodu teraz, do tego tutaj. O, i tu chłopaki. Pomacha! I tu, o, pomaga, pomaga. Pomacha, wyjedziesz, tak? Jeżdżę nim od środy, z Warszawy, po Wrocławiu. Możesz otworzyć cyberdak, żeby było jaśniej? Wiesz co? Nie wiem, którym się strzela, nie? O kurwa. Temat jest taki, że to auto nie nadaje się trochę na wrocławskie drogi ze względu na to, że dzielimy tutaj bardzo często pas. Nie, gdzie? Po remontach taką furą to idziesz, znaczy, po prostu. Przykuwa uwagę, ale kierowcy zamiast skupiać się na jeździe, skupiają się na tym ramie i wypatrują po prostu Boxdela. Jak widzą mnie, to... Ale Boxdel schód, kurwa, stary, masakra! Mówię wam, to będzie mój chłopak. Tak, na pewno? Tak! Józef jeszcze o tym nie wie, ale... No tak. Józef, jak będziesz to oglądał, to się odzywasz, na jakiego Instagrama? Na Kurowska Ola Podłoga. Kurowska Ola Podłoga, ale to przecież, że kreska, nie tak, że tak nazwisko masz. Tak, kreska po prostu. Kurowska Ola Podłoga. Podkreślenie dolne może. No zapraszam, a koleżanka jak się nazywa, to Alberto ma pisać. Cztery Lusia Podłoga. Zapraszam, Alberto i Józef, ogarnęłem wam już tutaj. Dziękujemy bardzo. Partnerów życia. Jesteśmy wdzięczne. Proszę bardzo, nie ma za co, do usług. Powiedz mi, jak to działa? Jak to jest połączone, że to idzie prosto z tego plecaka do internetu, tak? A więc tak, zaczynamy opowieść o IRL-u. Od początku wszystko, bo widzowie są naprawdę, tak, na pewno bardzo ciekawi. Potrzebna jest kamera. Kamera, no. To mamy też. W tym przypadku to jest po prostu bezlusterkowiec. Mamy mikrofon, że tak powiem, że jak będziesz siadać, to też się da zrobić. Okay. Światełko. Elegancko. Elegancko. Z tego wszystkiego jedzie tak naprawdę kabel HDMI do plecaka, w którym mamy duży powerbank i to jakby podłączone, zasilane przez duży powerbank, taki piecyk mały i tam jest live view, w którym taki urządzenie... A ty pokazałbyś? Tego aż tak nie mogę zdradzać, bo to są, wiesz... Serio? Tajniki. Gdyby nie ta kamera, no, byłoby dużo gorzej, czyli ale... bez kamery cofania się nie da. Znaczy, da się, aczkolwiek byłoby dużo gorzej i brakuje, powiem ci szczerze, czasami kamery z przodu, bo nie wiem, czy widzisz, ale... No jak minimak by tam stanął, to... No nie byłoby widać. Tutaj jest bardzo dużo martwych punktów, na które trzeba mocno zwracać uwagę. I to jest dosyć istotne. Jak jeździsz tym autem, musisz mieć oczy dookoła głowy. Tym bardziej, że spójrz w lusterka, ty nie widzisz w ogóle dołu samochodu, nie widzisz kół, które również, że tak powiem... stwarzają potencjalne zagrożenie w momencie, w którym są wąskie pasy, no. Czyli to jest jak, właśnie tak jak z żoną, nie? Na początku wszystkich tych mankamentów nie widać, jak człowiek używa po latach z czasem, dokładnie, coraz więcej jest problemów, dokładnie, nie? Ale jednak plusów jest więcej niż minusów, nie? Zdecydowanie. Ja ci opowiem. To jest urządzenie, które nie odpowiada za ten stream. No i tu masz pasz, tu masz połączone. Ale to na przykład jakbym chciała tak streamować, no nie? To idę do sklepu i mówię, poproszę urządzenie odpowiedzialne za ten stream, czy to jest? Tak się na tym nie znam, bez przesady, nie? Mamy ziomka od tego, ale masz tutaj karty SIM u góry, nie chcę tego wyciągać. Patrz, tu masz kabel, on idzie do powerbanka. To jest ten powerbank? Tak. O kurde, jaki wielki. No tak, no musi kurwa prądzić, nie? Ty, no dobra, a powiedz mi, ile masz ten, na ile on starcza taki powerbank? Chuj. Nie wiem. No nie wiem, dwa dni czy cały dzień? No nie wiem, dwa streamy zrobiliśmy i tylko jedna kreska zeszła. No, nice. Jest dużo. O, witam serdecznie. Krótki air challenge. Nie widziałem cię jeszcze. Nie, jeszcze się nie widzieliśmy. Witam ciebie. Muszę skorzystać z telefonu, no sprawdzimy, czy ty ćwiczysz, czy nie ćwiczysz. Ćwiczę. Dobra. Ale ostatnio rzadziej. Aragorn ukradł srebrny gorset. Aragorn ukradł... O Jezu. Jeszcze jest dupa. Aragorn ukradł srebrny gorset. No dobrze. Gdzie jedziecie teraz? Jedziemy gdzieś tam w trasę. Po prostu. No. Ale gala będzie.
Oczywiście. No myślałem, że wiesz, włodarz wy, szybki jedalek. Czy to urządzenie streamuje, czy tam jest jakiś laptop no jeszcze? Tak, no nie, my mamy realizatora, nie? Który zdanie. A dobra, czyli robi. Taki sygnał po prostu on leci on się łączy do kogoś? Z tym i jakby obsługuje na wchodzie. To jest live wysyłanie danych tak, po prostu no, i ktoś to... I on tam jakby hostuje. Realizuje. Nie wiedziałam, że w ogóle są takie technologie teraz. Który tam in real time memuje, włącza jakąś muzykę, nie wiem, NPC song, na przykład, że wiesz... A gdzie on jest? On jest na Śląsku. Taki vibe to trochę takiej mniejszej hali też robi robotę. Ja no, uważam, że super, w końcu to coś nowego, nie? No, zobaczymy. I bardzo ładna hala, bo to zabytkowa, ładna nie? Hala. Powiem szczerze, że dzisiaj jak zobaczyłem, to mi się podoba. Myślę, że będzie to czerwone klimatyk. Światło zajebiście wygląda, tylko puła i tak dalej, no ładnie to wygląda. No, no bo jednak to nie jest konstrukcja jakaś taka, wiesz, sztuczna, coś takiego, jak są te niektóre te hale, tylko to jest żelbet, nie? Dokładnie. I to jest takie potężne, nie? Jak włodarze. Zgadza się. Jak potężni włodarze. I ten dzik, jak Kaniowski. A było wspomniane, wow, że są baterie nasze w środku? Nie, nie, o tym nie wspomniał. A, no. Widzisz, no. Pokażę. No. Gdyby nie Pal Heist TV, to nie byłoby to dzisiaj Jerela. Dzisiaj, Jerela. Dzisiaj jest aferki X Pal Heist TV. Tak. Moi brawo, drodzy. Brawo. Pokażę z bliska. Tak, żeby było widać. A macie zapalniczkę? I to jest, wiesz, jakby mega istotna rzecz, bo... To, żeby wszyscy wiedzieli, nie? Jakie one są duże? Zapalniczki, jak one są duże, nie? Trzeba do porównania, czeka, nie? To jak Dane, masz iPhone'a, żebyśmy zmierzyli... Nie, ja mam Androbiedę, wiesz? Ach, Dane kiedyś mierzyła coś na babeczkę, coś robiła. Tak, było, a ja tu zapalniczkę. Dziękuję bardzo. Androbieda, to jest jeden z bardziej boomerskich tekstów, jak ktoś słyszał, ale zajebiste w komentarzu. Weź, ręka mi się spociła już. Ach, ale patrz. Taka odpowiedzialność ciążyła. Ale siedzi, powiem ci. Jest sztos. Jest. Kiedyś, dawno, dawno temu, to Wojtek ogarniał akredytację, nie? I wiesz, wszyscy do niego pisali, ej Wojtek, wpuścisz, ej Wojtek, Wojtek, ty mordo, jeszcze dwie wejściówki, jeszcze trzy, ty jeszcze tutaj jedna wejściówka dla naszych przyjaciół z Mławy, nie? I wiesz, tak sobie chodziło. I Wojtek mówi, kurwa, no nie. I wtedy cała na biało wchodzi firma akred.eu. Wojtek, zdejmiemy ci to z bani. Studia się zaczyna 19.30, nie? No to do studia pewnie. Okay. Do studia jest IRL, pewnie 45 minut godzina, bo tam przed galą zawsze jest krótki. No przeważnie robiliśmy jeszcze ostatnim razem. Na dwie kamery i spoko to jest, ale teraz robimy na jedną, bo wychodzi, że tak jest lepiej. Rozumiem. No dobrze, no to powodzenia, chłopaki. Dziękuję bardzo i również wam życzę powodzenia. Dziękujemy bardzo. Wiesz, my będziemy mogli sobie ciąć to. No, to, tak. To nam to powodzenie aż tak bardzo nie jest potrzebne, bo... Wydacie radę. A my, jak już coś powiemy, to jest chuj, nie? Skurwa, nie cofniesz. Pozdrawiam mojego starego, szalonego reportera. Tak? Tak. Ale on mógłby być twoim ojcem, nie? No, mógłby być. Marcin, tutaj szybka przesiadka z rama. Tu jest fajnie, w dzisiejszej temperaturze tu jest fajniej, bo tu wieje tak, nie? Przyszliśmy na galę. To się domyślam, ale kto was tutaj przyciągnął? Tu kolega. No bo tutaj na przykład macie kupiony bilet? Oczywiście, że tak. No i teraz tutaj ogląda nas właśnie pan Krzysztof Rozpara i on się dowie, kto was nakłonił do zakupu biletów. Na kim zarobili? Na kim? Sobie na kim. Sobie na kim. A na kim? Tak, Darolew. Skywalker. Darolew, to jest to. Czyli Darolew. Darolew jest sprzedażowym zawodnikiem, bo ludzie kupili bilety 3 sztuki, tak? 3 sztuki. No to już wiadomo, że Darolew zarobił. Ile kosztował bilet? 320 zł. Od łebka? Tak. Od łebka. Czyli Darolew zarobił 960 zł. Tak jest. Dla Federacji Fame. Tak wyszło, no. Tak wyszło. No proszę państwa, no to jest sprzedażowy zawodnik. Mamy 4 piątki z Boxdelem, idziemy zbić jeszcze jedną, nie? Czy ma Boxdel? Piąta. Siema chłopaki, co was tutaj dzisiaj sprowadza? No gala, świetne walki. Który zawodnik jakby tutaj najbardziej? Filipek. Joseph Brata. Filipek. Filipek. Ale nie musicie się bić, każdy może lubić kogoś innego, czyli ty... Filipek z całym sercem. Filipek, łowca cipek, dlaczego akurat on? No bo z Milicza, mnie też z Milicza. Tak? Tak. A ty Joseph Bratan, tak? No tak, to jest mój idol rapowy. Najlepszy raper w Polsce. Według ciebie Joseph Bratan najlepszy raper w Polsce? Nie, według wszystkich. Nie, no według mnie nie. Ja się nie zgadzam. Ty wolisz Filipka pewnie, nie? Oczywiście, że tak. Więc wiesz, no według ciebie, no nie możesz tak za wszystkich odpowiadać, że tu wszyscy zebrani teraz tutaj są największymi fanami Józefa Bratana. Są. Tak. A co takiego Józef Bratan reprezentuje w swoim rapie, co tak bardzo ci się podoba? Pewność siebie, elokwencję i wielki zasób słów. Mój drogi, jesteśmy tutay ze strefy Betlik. No zauważyłem, że jak podszedłem, duże napisy są, nie da się nie zauważyć. Tak, zapraszamy ludzi, żeby robili sobie zdjęcie z pasem, aby nas oznaczali, żeby wiadomo, pani to jednak szło. Oczywiście. Czy to jest, o kurde, to ciężkie jest. Troszeczkę ciężkie. I czy to jest pas? No, to będzie tak naprawdę zawodnika, który zasłuży sobie na niego, na wygraną. A czy to jeszcze z niczyj? Jeszcze niczyj. Fituje mi?
Jest super i świetnie. Proszę Państwa, i teraz robimy taką tutaj... Czekaj. Szósta piątka z Boxdelem i na razie może damy sobie spokój, bo już trochę ręka boli, nie? To sobie wyobraźcie, ile Michał sprzedaje tych piątek, jak jego boli, nie? No bo teraz każdy, kto pochodzi po zdjęcie, piątka, nie? No nie, bo ja z Boxdelem zbiłam taką high five, taką mocną. Boli? Ale no my zbyliśmy taką turbo mocną. No i zobacz, jaka jest czerwona. O kurde, rzeczywiście. No. Boxdel, bijesz mi kobietę? Mordo, nie robimy tak. Czemu ty uderzasz Luizę? Musisz tak się mocno jako matę? Kolego! A ty dla kogo dzisiaj przyjechałaś? Dla Filipka oczywiście. Tak? A też z Milicza jesteś? Tak, my wszyscy. Tak? Cała ekipa z Milicza? A ile mieszka ludzi w Miliczu? 12 tysięcy. Myślałem, że to wszyscy już przyjechali. Myślałem, że wy i Filipek i już kończy się Milicz, nie? No. Myślisz, tak? Że mógłbyś zawalczyć o taki pas? Nie. Nie? Wiesz co, dzisiaj nie mam czasu, nie? A, dobra, okej. Ja w pracy jestem. Ale... Zarobiony jesteś. Zabiegany chłopak. No. Następnym razem przyjedzie wcześniej, może się uda. Tak, tak. To następnym razem we Wrocławiu to tak. Czy Filipek jest najbardziej znanym miliczaninem? Tak. A ja ma pomnik już w środku miasta, jakieś na rynku, czy co? Niestety jeszcze nie. Będzie. Albo na przykład ulica Filipka. O. Rondo Filipka. Nie? To jest pomysł, tak? Burmistrz jest u was, tak? Wiecie, jak się burmistrz nazywa? No, Piotr Lech. Jak? Piotr Lech. Piotr Lech, tutaj apel od wszystkich mieszkańców Milicza, prosimy o rondo Filipka w Miliczu, tak? Dokładnie. Nie wiem, czy kojarzycie takie obrazki, jak w Bangladeszu się jeździ pociągami, nie? To trochę tak wygląda, nie? Ale zobacz, jadą i ochroniarze muszą wziąć ze sobą, w razie czego ja bym to spróbował, wiesz, abordaż zrobić, nie? Wskoczyć im na tego, nie? A few moments later. Chłopaki jeżdżą teraz ramem dookoła, ale jakby tego było mało, bardzo się rozpadało. Jestem ciekawy, jak im się jeździ tam na tej ekipie. No, ja myślałem, że młodzież tu nadal stoi i czeka na zdjęcia. Trochę mu zamokło. Trzyma tam pod daszkiem, żeby mu się nie zamokło. No i to jest prawdziwa miłość. Bóg zależy, że cię kochają. Chłopaki, ręce ci nie drętwiają, kolego. Jeszcze nie? No ma siłę jeszcze. O, to byłbyś dobrym malarzem, jak ci ręce nie drętwiają. Bo ja to jak biorę pędzel od razu, że mam dosyć roboty. Kolego, a jak masz w ogóle na imię? A ja Krystian jestem. Krystian? Dokładnie. A skąd przyjechałeś? Z Przemyśla przyjechałem. A dobrze przemyślałeś tą decyzję, żeby tu przyjechać? No przemyślałem. A może byś sobie tutaj to... A zobacz, a jakbyś sobie tak zrobił, o! To jest dobry pomysł, nie wpadłem na to. Dobry uczynek na dziś spełniony. Pomogłem Krystianowi z Przemyśla. Przemyślał. Nie, na pan, bez przesady, nie jestem aż tak stary. Mam swoje lata, ale bez przesady. Marcin Wrzosek, ma krzywy nosek. Witam serdecznie. Gdzie jest Guli? Czekam na niego właśnie, jest w tranzycie. No wiadomo. Co, jakiś mecz pewnie nagrywał przy okazji się zdjęcia, nie? Nie, chyba dzisiaj. Po prostu zamolił. Dzisiaj wolne, tak. Długo nie jeździcie dookoła, nie? Nie, no bo zaczął padać, nie? A to wiesz, dlaczego to zaczął padać deszcz? WhatsAppie u was zobaczył na internecie. Tak, jeboda! Dobra, powodzenia. No jak ci się podoba? Hala stulecia, po raz pierwszy. Fajnie tutaj. Bardzo fajnie, taki barokowy styl. Podoba mi się. To jest akurat modernistyczny, kolego, XX wiek, ale rozumiem, na sixpacku by przeszło, nie? Adolf Hitler tu przemawiał w 1933, tak? Bo to Niemcy zbudowali. O, to bardzo fajnie. Bo Breslau wtedy było na terenie Cesarstwa Niemieckiego. Jakiś czas temu jechałem gdzieś i było w radio tej hali cała historia, ale nieuważnie słuchałem. Przyciszyłem, przełączyłem na radio niepokalanów. Słuchałem, ale wpuszczałem jednym, wypuszczałem drugim. Tym wpuszczałem jednym, wypuszczałem drugim, to jest tak... Widzisz, jak ja... No, ja... Wolno, trwa! Co? Chodź, ci pokażę z manieru. Musimy eskortować Marcina Wrzoska, bo podobno Szeliga jest na obiekcie. Tak. I Marcin się po prostu boi, mówi chłopaki. Właśnie chciałem wziąć sobie folię bąbelkową i wziąć sobie rękę, ale... W razie czego? Ale spoko. Daleko do tego będzie rumu, co? Tu, o. Udało się, Szeliga nie dorwał Marcina Wrzoska. Póki nikogo nie ma, można sobie coś zjeść przynajmniej. Tak, bardzo dobrze. Jak będziesz znowu chciał gdzieś przejść, to dzwoń i eskortujemy. Dziękuję, bo zauważyłem, że ludzie nie podchodzili, bo się bali. Myśleli, że to jest poważny program. Tak, dokładnie. Albo my się kurwa nie dodowołują, to nie podchodzimy, bo przypał, nie? Nie, no co ty. Proszę Państwa. Witam, Byczka. Z nami Hubert Myśliwujewski. Hubert, na ostatniej gali Prime cię nie było. Mnie też nie było. Ej, wiecie co, odwoliłem na wakacje? Słuchajcie. Ja jestem kombinator. Pojechaliśmy z dziewczyną na wakacje do Grecji, nie? Kurwa, 8 dni, faza. Jest to coming out, on ma dziewczynę, wszyscy myśleli, że nie. Słuchaj. Klima.
Zachodzimy do pokoju, kurwa, chodzi jak traktor, jak ciągnik. Tu. Spać jak się ram, nie dało. Jak ram. Jak ram, tak. Stary, w ogóle prawie nie chłodziła, no nie? Ostatniej, no, nie naprawili nam. Prosiłem dzień w dzień, mówiłem, you ruin my holiday. I am Kuber, wszystko. From MMA. Nie, mówiłem, you ruin my holiday. Everything mówiłem. I słuchaj tego, spotkałem, poznałem menadżera ostatniej nocy, ostatniego wieczora, no nie? Powiedziałem, że to były moje jedyne wakacje w tym roku, czekałem na nie cały rok i on mi je zniszczył i kurwa za rok dali mi na tydzień czasu za darmo all inclusive. Warto jednak, Polak w Egipcie to wywalczy, nie? W Grecji. A, chciałem, że do Egiptu się bałem, tak? Dlaczego? Bo tam rekiny pożerają ludzi. Jesteś tu oficjalnie czy inkognito? Oficjalnie, zobacz, nawet mam nazwisko. Podobno Hubert Mściwojewski nie chciał z sobą wczoraj pić. To prawda. Dlaczego tak się nieładnie zachował? Bo to jest obiecywacz, stary, on jest jak kobieta. Kobieta ci naobiecuje, co się nie będzie działo, jak przychodzi co do czego, to boli ją głowa. O, czy nie wiem, z jaką kobietą ty masz przyjemność, ale no moja dowozi znaczy, zawsze. Moja akurat też. Aha, no ale, to tak, ale wiesz, gadamy, o czym my gadamy. Przez to, że ja Huberta poznałem, to poznałem... Huberta jeszcze... kobieta, tak. Nie, tak. Nie, no to był żart do ciebie. Hubert jest właśnie taką kobietą. Hubert Schmubert. Schmubert, tak. Michał się skichał. To jest bardzo nieładnie, poleciał w chuja i tyle. W poniedziałek mi obiecał, że poimprezujemy, wczoraj też, a później mówi, przyjedź do mnie do hotelu. No to nie jest niepoważne, no. No, żeby to było nagrane, żeby mu pokazać, jak jutro nie będzie odbierał. Nie, a czemu mam nie odbierać? Dobra, no. Mów. Jutro. Ladies and gentlemen. Jutro. Tomorrow, Wisła River. We go. We go. Sprusiński family and MMA B&B. With my girlfriend. See you near the river. Tomorrow, you and me drinking. Okay. The same situation as today. Guli. Mam nadzieję, że. No, po schodach musiałem się. Mam nadzieję, że masz coś, bo ja to zakręciłem, że nie wziąłem. Plecak tyle, pełen tyle baterii. Tyle aparat nie waży. Cieszę, że ci widzę. Ja też. Na rapowej już szlapu jakby. No, tak, mój kolega raper, nie? Ale wiesz, o tym nie wiecie. Ale już niedługo się dowiecie. Bardzo blisko. Proszę Państwa, to jest hala stulecia, ale kiedyś była halą ludową, tak? I PRL wiecznie żywy. Tych klientów nie obsługujemy. Ciekawe, co zrobił. Tu jest napisane, jakie tutaj mogą wchodzić, ale ten pan kategorycznie nie może wchodzić. Jest Mateusz Kaniowski. Pierwszy raz przejść obok. Pomogę ci. Dobra, dziękuję. Noszę statyw dla Kaniowskiego. Jak tam po gdzie kosmosie? Masz dzika? Wszędzie, tylko nie przy sobie teraz, a co? Rozumiem. No nie wiem, no tak po prostu pytam, nie? I byłeś na jakichś naturalnych naukach w kosmosie, widziałem. Byłem, no. Jak było? Zajebiście. Czego się nauczyłeś? Niczego. Ale było bardzo fajnie, dobrze się bawiłem, nie? Ja lubię, wiesz... Czy dzięki temu wiesz, jak wystrzelić Luizę w kosmos? A to co wiedziałem wcześniej, nie? Chodzi ze mną do łóżka i w pół godziny na Wenus, nie? Jak masz taki wielki Pluton. Haha, jak? Ajajaj. Radioaktywny. Jak ci się wydaje, od stycznia będzie można pokazywać energetyki na YouTubie? Właśnie ostatnio, jak to wszystko się działo, ja akurat byłem na festiwalu, nie miałem internetu, wróciłem, nawet nie zdążyłem tego zagłębić, bo jest gala za galą, ale możesz mi powiedzieć, o co chodzi, bo ja serio nie wiem. A ja też nie wiem, właśnie zastanawialiśmy się dzisiaj, no jak tutaj stoją te energetyki, to teraz jeszcze teoretycznie można pokazywać, ale no. Jak będą tylko dla pełnoletnich, to czy jak alkohol, czyli nie będzie chyba można pokazywać, nie? Naprawdę nie myślałem o tym, ale... Trzeba będzie się przysiąść do tego, chociaż myślę, że na pewno się znajdzie jakieś rozwiązanie, nie? No ale no to jak nie będzie można pokazywać w internecie tych energetyków, co zrobić z ręką pustą? No wiesz, to jest... Nie? Ja już mam pewne plany. Tak? No tak. Myślę, że tak pokazałeś. Telefon. Nie było cię na Prime'ie. No. I twój brat mówił, że lepiej jest, jak cię nie będzie, nie? Oni byli na Prime'ie beze mnie, to już mówią, że lepiej, jak mnie nie ma, kurwa. Trzeba im... Chciałeś, nie było? No, mnie nie było, no. Trzeba im, kurwa, pokazać, kto tu rządzi, kurwa, no są kanały. Kurwa, co no. Za gadanie? Czy ty nie oglądasz naszych odcinków? Nie obejrzałem na czasu, nie miałem nie wiesz, co brat... Właśnie czekałem, aż się kapiecie. Nie wiesz, co brat o tobie mówił w naszym... No nie oglądałem to jeszcze, może no. Dlatego jeszcze nadal jesteście braćmi. Widziałem w odcinku naszym z Prime'u, co mnie nie było, to mówiłeś, że lepiej bez brata, nie? Spokojniej. Ale on jeszcze tego nie widział, nie? Bo właśnie przyszedłem przyprowokować, że tam już wkurwiony. On nie widział odcinka naszego sprawy, więc nie ma przejebane. Ja też nie widziałem. A co ty tam przejebane? Co to tam był u niego przejebane? Co wiesz? To tak jakby się nic nie stało. Nie, on jest, wiesz, on jest z tych takich, wiesz, bardzo Mściwojewskich takich, wiesz. No. No my dzisiaj z młodym mamy, wiesz, team razem, no bo my jesteśmy poszkodowani, że oni są dzisiaj, nie? Lepiej było. Lepiej było, jak byliśmy sami. Lepiej było, jak byliśmy sami. Mogliśmy robić, co się chce. Dokładnie. Dobra.
chyba, a ten już, dobra, już. No nie, nie ma takiego tutaj bojkotowania, nie? Ja się nie zgadzam, nie? Catering dobry jakiś? Zajebisty, chodź zobaczysz. O kurwa! Po ostatnim evencie we Wrocławiu, na którym byłem, o takim dużym, mój samochód dostał 2 miesiące, także kurwa, mam nadzieję, że dzisiaj się skończy inaczej. Ty! Najlepszy catering, jaki widziałem. No, na bogato jest. Wrocław, kurwa, super miasto, no. Otwartymi ramionami nie przyjął. Ja, żal mi to mówić, ale ostatnio jak byliśmy w Łodzi na fejmie, to była bida, nie? Z jedzeniem. Kurwa, pojawiały się kanapki, już my kradli wszystko. A, takie grillowe coś było, no. Jak ci podoba hala w ogóle? Fajne miejsce, nie fajne? To jest hala, która wygląda jak miała 100 lat, bo jest halą stulecia. Ma 110. No to dlatego tak wygląda. Nie no, jest strasznie stara, ale ładna. Ale to tak jak Luiza. Grubo, nie? Ostatnio cię nie było na Prime'ie. Nasze więzi się trochę zaciśniły, więc pozwolą sobie na takie mocne żarty. Ej, jesteśmy ten sam rocznik, dlatego sobie pozwolimy na taki żart. Wy? Ten sam no, rocznik? Ona jest 9-4, prawda? Ona to wie. Jezus Maria, a jakbyś tak powiedziała do Agnieszki Chilińskiej, też by się zdenerwowała? Że ona? Ja pierdolę, jaki suchar, nie? Ale błyskotliwy. Ale mam jeszcze kilka. Widzę, że przebywasz z freestyle'owcami. Jak ci się Łódź podobała? Łódź, ale taką, którą się pływa, czy nie, tak, której byłeś parę dni temu. Aha, że w sądzie. Już nie pamięta, nie? W sądzie, no już tyle się dzieje, wiesz, że zapominam. Tak. Podobało ci się, ładnie było? No fajnie, no. Ale, jak zwykle. Ale rozprawa się nie odbyła w ogóle, nie? Rozprawa się odbyła, ale no, Jacek się nie pojawił, więc została przesunięta czy odroczona do września. I on może się nie pojawiać bez końca, czy to jakoś... Wiesz co, no ma zwolnienie lekarskie, więc może się nie pojawić. Czyli możecie się tak bawić całe życie, nie? Tutaj wiesz, paznokieć odpadnie, zomboli. Teraz podobno... Ale we trójkę? Macie na tym content, nie? To się może nigdy nie kończy, jest jak Simsy, nie? Kolejne, wiesz, no ja ogólnie, bo ty masz na tym content, Szalony ma na tym content, tak. I Mura ma na tym content. Mura tak średnio chyba, bo nic nie robi, jak? Nie nagrywa. Mówisz, że wiesz, ale w sensie, no wiesz, no kręci się, nie? No u niego tak średnio chyba się kręci. Ja uważam, że na przykład w Prime'ie to już dawno Bones powinien zawalczyć za ten content, który robi. Przecież on by robił takie rzeczy na konferencjach, że ludziom się to nie śniło, plus mieliby reklamę darmową na Palhajs TV. Ja to się dziwię, że żadna federacja nie wzięła Boneza, no, serio. No, on byłby dobry, no. On by gadał tam takie szczególnie rzeczy. Szczególnie, że on zna wszystkich, on boks zna od teorii, od wszystko wie. O boksie. No tak, no to tak. Jest to tylko płaszczyzna, nie? Valetudo i boks. Ty dzisiaj robisz relację z Wrzoskiem, czy Wrzosek robi relację z tobą? No będzie mnie musiał, kurwa... A jaką wy macie relację, koleżeńską czy biznesową? Koleżeńsko-biznesową, to jest... Wrzosek skraca dystans bardzo i nawet jakbyś był z nim biznesmenem, to on jest taki koleżeński, że... Wiesz, dwa wypady, kurwa, na wyjazdy i wszystko. No jak widziałem jego kilka walk, to z tym skracaniem dystansu to słabo, nie? Szczególnie ta ostatnia jego walka to taka była, wiesz, taka nie za długa. A dzisiaj podobno ma być... Ja tak, ale możemy powiedzieć, bo to już jest możemy, po. No, dlatego... Dzisiaj będzie ogłoszone, że rewanż Szelim, no i... Ale wiesz, jaka jest historia teraz, kupię? Jest, kurwa, Superman, nie, Spiderman i Kingpin, czy jak to się mówi, że Wrzosek jest teraz, kurwa, bohaterem, wiesz. No tak, ale generalnie, wiesz, ja się w ogóle dziwię Wrzoskowi, że on się nie boi, nie? W takiej porażce stromotnej, wiesz, no to jest jego pogromca. No, bad boy nagle będzie, kurwa, wiesz, królował. Właśnie cichy z antyfaktami dogadują się na walkę. Jeżeli zobaczycie jakiekolwiek wyzwiska na Twitterze między nimi, to już wiecie, o co chodzi. To jest właśnie dogadka, nie? To tak te free fighty wyglądają, nie? Tu się dogadują, a od jutra zajedziemy, nie? Ja ci będę cisnął, że ty z tym Muranem, a ty mi będziesz cisnął, że przegrałem z Szalonym i wiesz, i tak będzie kontrecik, nie? Nie wierzcie w te konflikty, nie? A co masz napisane tutaj po koreańsku? Mateusz Kaniowski jest boski. A wiesz, że to jest po japońsku? Nie wiem. A ja ale wiem że. Ale bo Mateusz. To jest napisane Tokio. No. A lubiłeś tak. Tokio w nie domu z papieru? Nie, to super wywiady prowadzi, że czytać potrafi. Tokio z domu z papieru. Fajna dupa. A właśnie ja takiej nienawidziłem, stary. To była najbardziej taka, jakby pokazać charakter kobiety, się, Artur... który najbardziej by mi się nie podobał w historii istnienia świata, Tokio. Z domu z papieru? Arturito. Nie. Zdecydowanie najbardziej lubiłem Nairobi. O, na przykład Nairobi była człowiekiem fajnym, cudownym, i teraz napiszcie w komentarzu, czy wiecie, jak robi Nairobi. Dobra, idę. Ale nie, poczekaj, stop! Nairobi. Wow! Są pewne sprawy, które my tutaj jakby w ekipie Palhajs TV musimy załatwiać po prostu w pewnym ustronnym miejscu. Teraz, proszę Państwa, ja oraz Guli idziemy się udać w miejsce, gdzie się udaje Szlachta Zaściankowa i widzimy się za chwilę. Ty tu wejdziesz w ogóle, stary? No stop! Aha, tu chciałeś? Nie, ty przypał. Nie wiem nas. A few moments later. Guli się trochę krzywi, bo ciężko mu przemknąć temat, który obgadaliśmy, bo to są trudne bardzo, sprawy. Bardzo nie? Dobry temat, tak. Ale przemknąć ciężko było, nie? Dawno tak nie umawiałem. To dużo informacji na raz.
No tak, tak, ale postaram się to przetrawić. Zobaczcie minę Marcina Wrzoska, który jest zachwycony, że Guli właśnie przełknął pewien temat. Nie wiem, co robiliście i kto komu co przełykał, ale widzę, że dobrze się bawiliście. Jemu jeszcze jest ciężko, jeszcze mu się odbija, nie? Geeks i Bones są na obiekcie. A tutaj jest ich półka, nie? To jest rezerwacja, to jest ich półka. To jest Boneza i Geeksa. To w poniedziałek też to stało. No to jest od piątku do tutaj. Na konferencji. O, lubię się przytulać z Wawuniem. To jest Adam Lewicki, który wjeżdża bez plucia do picki. Ej, i pluje na wasze cycki. Jak się pracuje dla Betclicka? Fantastycznie, najlepszy bookmacher, najlepszy pracodawca. Czy namówimy cię na jakiś freestyle? Kurczę, no można, aczkolwiek... Trzy słowa. Aczkolwiek ostatnio mi nie poszło, dawaj. Trzy słowa. Fortuna, LV Bet, Super Bet. Nie mogę, wybaczcie. Przerywamy program, ponieważ mamy dla Państwa bardzo ważny komunikat. Jeżeli chcą Państwo nabyć ubrania marki Divers, drogą kupna, nic prostszego. Musicie wejść w link podany w opisie tego filmu, dodać ubrania do koszyka, następnie wpisać kod rabatowy PARHEISTV, który da Wam 10% rabatu na cały koszyk oprócz kolekcji Dakar i wtedy możecie cieszyć się pięknymi ubraniami. Udanych zakupów! Patrz, tam jego pokazuj. Kanu się przegląda w telefonie. Kręciła mi, że mam komentować. Co? Tak rozpięty. Ty, tak no tak jest lepiej. No tak, ej, serio, ciebie, tak, tak jest ale lepiej. Dla całej reszty nie. To nie, no weź zapnij to. Szyki i elegancja, zapnij chociaż to. Trochę. Patrz szyki i elegancja, jak ma za małą koszulę i mu się ciągnie. To jest dla ciebie szyki i elegancja? Tak. Tak. Zobacz, patrz jak ci się ciągnie. Czy mogłabyś nie dotykać mojej klaty? A teraz to tak. A przed chwilą było, czy mogłabyś mi tutaj powywijać? Ty serio było lepiej z rozpiętym, Mateusz. Ja pokaż mi Janczara, daj. Jo cię chyca, jakie ciężkie. W drugą stronę musi, wtedy będziesz widzieć, co robisz. Razem ze mną Janczar po drugiej stronie kamery. Witam, dzień dobry. Ty, ale zobacz, ja tak nie robię, on potrafi i operować kamerą i mikrofonem. Jeszcze dzika ma w dupie. Stary, doskonale mi idzie. Czy uważasz, że Luiza jest najpiękniejszą z kobiet na świecie? Na świecie nie, ale na pewno w tym pomieszczeniu. Dlaczego na świecie nie? Co to w ogóle mówię? Jesteś żoną mojego kolegi, nie mogę tak powiedzieć. No właśnie możesz, on się obrazi. Tak? Nie, no to jest. Czy uważasz, że Luiza jest najmądrzejszą kobietą na świecie? Tak, i na pewno przemyślała to i że jest taka mądra i dlatego chce mi dać podwyżkę. Dasz podwyżkę Janczarowi? Co? Ciężkie to jest, czy dasz mu podwyżkę? Co mówisz? Podwyżkę! Nie słyszę. Janczarowi! Nie słyszę. Pieniądz! Pieniądzek! Jo, cię chyca jak uda, ja bym odszedł z tej firmy, stary, robią cię w ciula. Dramat, naprawdę to jest dramat, nie? To ja wezmę tam to może. O, a ty, nie, fajna robota, ja się... W sumie tak. Bo wiesz, tam trzeba obsługiwać jeszcze takie rzeczy, tylko to trzymać. Marcin z daleka to pokaż. Potężnego pisma. Potężny pismak potężnie pracuje. Kanu ma lepsze ujęcie niż Janczar. A zobaczcie, Marcin niezadowolony. Pasternak. Marcin chyba niezadowolony. Nie podoba mu się nasza praca. Zajmij się kontent. Tak? Mam pomysł, czy mogę coś zareklamować? Tak. I jocie chyca, jakie cudowne dziki premium, tropik, peach. A także wszystkie inne. Ależ to jest kraina dobroci, człowieku. Niesamowite. Tak. Ej, Wówunio, wejdziesz do lodówki, ja cię zamkę? Dziwne on ma pomysły trochę, co? Nic tak nie mrozi jak lodówka Wukadzika. Ale mrozi, byku. Napijmy się za to wszyscy. Jaki chcecie smak? Ja wam podam. No, który jest najlepszy? Ja najbardziej lubię zielony. Wiem. Janczar, to dla ciebie. Super. Ty, nie mogę palca włożyć. Miło było stworzyć piękny content, a teraz idę komentować galę. Bardzo było mi miło. Dziękuję, Janczar. Jesteś tak cudownym człowiekiem, że mogłem pokazać ci światu. Dziękuję. Jeszcze raz. Świecie, dziękuję, że mogłem wam pokazać wąs Janczara z takiego bliska. Powodzenia. Nie bolicie brukody? Nie. Ale może będzie bolała dupa. Cześć, Ilona. Cześć. O kurde, ty masz mikrofon. Mam.
Ty też masz? Tak, co tu można zrobić na tej strefie? Słuchaj, można sprawdzić swoje umiejętności. A ty jak masz na imię? W jakiej dziedzinie? Marcin, lat 39. Marcin. O, dzień dobry Marcinie. A jesteś silny? Nie. I nie masz mocy? Mam, ale silny nie jestem. To może to sprawdźmy. Jak zapali się zielone światło, wtedy uderzasz. A mocno muszę? Nie musisz mocno. Ty mogę robić tak. Czerwonego nie uderzasz, bo wtedy tracisz punkty. Dobra. Gotowy? Czy Marcin jest gotowy? Jak Marcin poradzi sobie z całą konkurencją? Mocniej. Marcin, to jest ten czas. Nie tracimy czasu. Dawaj. Już się zdudziło. Zielone, zawsze zielone. A few moments later. Marcin! 5 sekund do końca, dawaj! Jeszcze mnóstwo do uderzenia. 48, 48 to twój wynik. Brawo, Marcin. Pokaż nadgarstki. Wygląda jak wracam z meczu. Mężczyźni w XXI wieku. Chcesz teraz ty? Czemu? Nie, bo wyjdzie, że nie potrafię. Mordo, co się stało? Ktoś ci ukradł czapkę? Nie, obciąłem się teraz. Tu ziomek mnie obcinął. No tu przy ramy. Tu jest, a jest tam fryzjer. No nie, no już nie. Pojechał. Ja pojechał. Ja bym zrobił fryzurę. Ale tego też po śląsku. Nauczyłem się od ciebie. Ja. Na zawierciu. No, raz byłem. Ja. Amadeusza Ferrariego samochód wykorzystywany jest jako mobilny salon fryzjerski, nie? To jest niesamowite. Zaraz zobaczymy, czy tutaj jeszcze kudły są. Ty, no jak on tu obcina, jak tu nie ma włosów? Może jak jadą, to one tak sruwają. Ale mnie bolą ręce, kurwa, nie bijcie się, nie? Tak mnie boli. Ja miałem kontuzję tutaj parę lat temu, nie? I tak mnie odnowiła mi się. Wiecie, kiedy ją miałem? Jak miałem 14 lat, nie? No zobacz, tu mam bliznę. Widzisz? O. O kurwa, to jest blizna. Patrz, trzymaj tu. To jest blizna, nie? No. To jest akcja. Ja powiem. Tu jest przeciwnik, Sebastian Churynek, pozdrawiam. Ja patrzę na niego i już i patrzę mu w oczy i on już wie, że to już jest KO, nie? Tylko jeszcze czas nie został wyprowadzony. Ja wycelowałem, mówię, tu jest nos, tu jest fanga. I zrobiłem tak. Tu był kaloryfer w szkole podstawowej numer 114 w Łodzi przy ulicy Milionowej. Uderzyłem tą kostką w ów kaloryfer. Zapraszam tu bliżej. Ból był taki, że ciężko sobie go wyobrazić. Rzekomy ból rozpiera dłoń. Zerkam na dłoń, tu jest wklęśnięcie. Taka jopa, nie? Po prostu dziura po tej kulce. A ta kulka, ta moja, to, nie? Jest tu. Ta kulka mi wyleciała. Ja spojrzałem na to, ten Sebastian spojrzał i uciekł. Bez ciosu pokonany, spierdolił. Ja do pielęgniarki. No contest. Znaczy nie, easy win, nie? Pokonałem go, szokując go. Poszedłem do pielęgniarki i mówię, ponieważ to się stało, powiedział, że jestem pierdolnięty, że nic mi się nie stało, że stłukłem sobie rękę. Bo jak byłem u niej, to już miałem taką gulę. I pielęgniarka, którą serdecznie nie pozdrawiam, kazała mi jeszcze na 4 lekcje pójść. Myślałem, że się zesram z bólu. Nie dostałem żadnej tabletki przeciwbólowej, żadnego zastrzyku w dupę, nic mi nie dali. I dopiero jak wróciłem do domu, powiedziałem, co mi się stało, moja mama mi uwierzyła, pojechałem do lekarza, do szpitala Korczaka w Łodzi i wszyscy powiedzieli, że to jest niemożliwe, że ja konfabuluję. Zrobili mi rentgen i pamiętam jak dziś, jak gościu przychodzi, ja pierdolę, to jest niemożliwe, nie? No i zrobili mi operację, rozcięli mi rękę i tą kostkę włożyli, zadrutowali i tak dalej. I robili mi operację, ja zależałem za taką szmatą, nie widziałem, nie? I słyszałem, nagle odchylam tą szmatę i patrzę, a to mam, wiesz, otwartą rękę, nie? Wszystkie, wiesz, skóra tak rozcięta, wszystko na wierzchu i gościu tam wierci, a ja tą rękę, gdzie? Zabieram, nie? To potem mi przywiązali rękę, no i założyli mi drut i miałem drut w łapie i teraz jak mam palce, to o, widzicie, tego palca mam niżej. Gdzie? Widać czy nie widać, że mam tego niżej, nie? Ja tak, po prostu ta kulka, nie działa mi tak jak kiedyś, tak powinno być, nie? O. To nie jest tak, że obrączka i małżeństwo mi ciąży. To jest, wiesz, nie? I teraz, ja miałem 14 lat i teraz po uderzeniach w tą Betclicko maszynę, kontuzja mi się odnowiła i znowu się czuję jak po walce z Sebastianem Churynkiem. Wracamy na galę. KSW się trochę oddaliło chyba, nie? Nie, dlaczego? Jeszcze bliżej niż było? Nie wiem, nie mówię, zobaczymy. Dużo ale... się dzieje ogólnie, tak? Ale nie mogę mówić. Dużo ja się dzieje, ale muszę milczeć ogólnie. Spoko, nie, do przodu wszystko ogólnie, całe życie do przodu. A Wiewiór gdzieś mi zaskoczył, bo my nie gadaliśmy po nie, walce, wiesz co, nie było, nie? Bardziej chodzi o to, że mi tam nie siadła głowa. Ja za bardzo nie chciałem wygrać, nie wiem, jakiś miałem chujowy dzień. Miałem wszystko, żeby tą walkę wygrać. Jak po prostu może nie chcieć wygrać? Ja nie przegrałem z Wiewiórem, tylko przegrałem sam ze sobą. Wiesz, czasami tak jest. Czasami tak jest, że myślisz sobie, że już jesteś nie wiadomo kim, a i tak naprawdę jesteś nie wiadomo kim, no i wiesz, i kubeł zimnej wody, poprawki, treningi i wracamy do gry.
Niedobry, nie smakuje mi za bardzo. Nie możesz tak mówić, mamy współpracę z Dzikiem. Macie? Jeszcze nie, ale po dzisiejszym odcinku chyba będziemy mieli. Pokaż. Taki kwaśny trochę, nie? Nie znasz się. No tak. Ej, w ogóle czy istnieje dalej firma Powerade? Daleka, na nikogo nie, nie ma. Konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Tak się bawimy na fejmie, słuchajcie. Gdzie są inne federacje? I inne redakcje. I inne redakcje. Na dole YouTube'a. Leżeć w trawie, nic nie robić. Dobra. W media roomie sobie pi. Rozczarowana Barbara rwie agres w ogródku. Rozczarowana Barbara je agres w ogródku. Niebawem będzie tak, że już to będę mówił tak bez usiłku, płynnie. A kiedy? Za 5 lat? Stary chyba. Ty, no pojechałem sobie na wakacje, kurde. Cały czas jest coś, więc teraz Fame robi 8 gal w roku. No to kiedy ja mam jechać na wakacje? To sobie pojechałem wtedy akurat, o, no nie? Może pojedziemy razem na wakacje, w sensie raz z Marcinem i z twoim... Ale, bo ty chcesz wycyganić tydzień za darmo, za rok! Ja chciałem tylko powiedzieć, że w takim towarzystwie psy zająca zjadły. Marcin, jakiś masz dziwny zapach. Jak wychodziłeś z domu, to pachniałeś perfumami, a teraz pachniesz jakoś tak inaczej. Śmierdzisz po prostu. Często się golisz? Ja? Strzyżesz? Słuchaj, Marcin zaczął jeść kolagen. Zacząłem go paszerować kolagenem. O, Royal Collagen, polecam. Nie Royal Collagen, no. Kolagenu Franciszka. Tak? I stary... Aż odszedł się zawstydził. Ale wiesz, jak mu potem zaczęły włosy rosnąć, aż mu się za kola zmieszał. Ja mówię, kurde, Marcin, nie może być tak, że ci się za kola zmieszają. Musisz odstawić. Naprawdę? Ten kolagen. No serio. Ale to nie, bym gadasz głupoty, te kola się nie zmieszają. Nie, ale nie, no, zmniejszyły się, bo mu po prostu tle włosów zaczęło rosnąć. Ej, ogólnie? I normalnie goli się co 3 dni, tak? Naprawdę, włosy mu rosną jak szalone. Dawkowanie kolagenu jest, słuchajcie, mega zdrowe. Także mikrodosing. Mikrodosing, słuchajcie, kolagenu 0,2 jest naprawdę... działa cuda, działa cuda. Słyszałem, że to się rozmarowuje czołem, nie? Czuję, jak w mojej tatuaży aż kolory wychodzą, pięknie wyglądasz. Tak, cieszę się? To jest generalnie środek na tatuaże, ale myślę, że na czoło też nie zaszkodzi. To był krem reprinting, kochani. Polecam go wam na wasze tatuaże. Ja idę kręcić dalej relacje. Z kodem rabatowym czoło Wubunia macie... Zostawiam was z tym psychopatą i idę kręcić dalej relacje. Reprinting, kochani. Ale ładnie pachnie, nie? Tak, ciemne. Mamy to? Mamy? Mamy jeszcze raz? Mamy to czy dubel? Mateusz Kaniowski, czy to ty? Tak, to ja. Czy to ty? Nie poznałeś mnie po blasku? Bo tu jest nawet pot. Pot jest ten kana, zobacz. Ej, kurwa, sklonujmy go, weź kawałek o jego nie, potu. O nie, Marcin. Nie, uwierzę to. Potkana jak śmietana. Spotkana. I teraz wklejcie twarz Mateusza. Proszę Państwa, przed Państwem Mateusz Kaniowski, jesteśmy na kanale Mateusz Kaniowski, a ja nazywam się Mateusz Kaniowski. Ze mną jest Hubert Mściwujewski, który jest dużo gorszym dziennikarzem niż ja jestem. Bo ja jestem najlepszym dziennikarzem, jaki znowu istnieje. Znowu mi boli głowa z tyłu, jak się śmieje, słuchajcie. To jest LOL content, LOL content. Trzy, cztery. Zleska. Podoba mi się, zajebiste to. 3, 4. Jak Titanic z górą lodową. Jeszcze raz. 3, 4. Ty za nisko skaczesz! No to nie skacz tak wysoko! To ty nie skacz! Masz twarde cyski! Ała! To ty nie skacz! To skoczysz na mnie? Ja skoczę, ty nie skacz! Jak mięciutko, nie? Fajny long content! Bocian przegrał! Nie ruszaj się! Drugi kupon mi nie... Słuchajcie, postawiliśmy na Edzia, Edzio przegrał, postawiliśmy na Bociana, Bocian przegrał. Doszliśmy do wniosku, że powinniśmy stawiać też kupony, takie kontrkupony. Tak. Ale Pasternak wygra. Dobra, patrz teraz, nie ruszaj się. O! Guli! No, razem. Janczar, teraz ty na Martyna. Nie rozdało się boję, jak chcę z Guli. Nie bój się, no. Zjebałeś mi kupon, bo pokonałeś Edzia, bo nasz nie mózgiem, a dupo.
Dlatego będzie tak sucho na koncie. Prawie jak ona ma... Ty masz nieważne w koncie. Dobre, dobre, ale nie startuj. Nie, nie startuję. Do mnie. Żeby jak będą mieli kontuzję nogi, to będzie ciężko pójść. Dokładnie. Ale na drugą nóżkę mogę pić, co teraz? Ale nie, no generalnie szczerze to jest tak, że te schody są właśnie bardzo takie niewdzięczne dla zawodników po walce, nie? Jak Wigilia. A co się stało z nogą? To co zrobiłeś, czy Edzio ci zrobił? Nie, no wiesz co, bo ja mam taką przypadłość, że mi czasem wypada ze stawu tak ten. No, w sensie no... A to dobrze, ale wypadło ci podczas walki? Tak, tak, i w ogóle to był taki trolling, tak ci powiem. Tylko nie mów Piotrkowi Jaroszowi, bo mi werdykt cofnął. Bo ostatnia sekunda drugiej rundy była, ja na wstecznym i mi wypadło kolano ze stawu i wróciło. No i się wyjebałem i mówię do Jarosza, ej, potknąłem się o ciebie. On, a, dobra, tak lecę na te, na wywiady poważne. Kanu! Nie, Kana nie ma, nie? Nie ma? A, no tak, dobra. O. Dobry. Już bardzo papa. To pierwszy, to drugi, nie? Biją się. Mają sobie swoje pierwszeństwa wywiadów. My byliśmy pierwsi, nie? No. I kto ma pierwszy? Mamy nagrany, nie? Michał Jurczyga. Co to jest? No, słuchaj, kto na klatce nie stoi, ten się boi. Ja czekam, aż w ogóle będą tam na dole zaraz stać. Możesz teraz za pomocą naszej kamery wyzwać Boneza, nie? Bonez, wyzywam cię do najtrudniejszego challenge'u w życiu. Nie pijesz kurwa tydzień. Zobaczymy, czy dasz radę bez obaleń. Sama stójka, pozdro. Stulejka sama. Weszliśmy na chwilę na płytę i jest gorąco, nie? Ciekawe, czy tak samo było gorąco w 33. Nie no, mówię serio. Naprawdę, tu jest tak gorąco, że normalnie można nożem ciąć powietrze. Dobrze, że nie mam noża, to się powietrze nie pocięło. Chodźcie stąd. Jak ten wasz URL? Dlaczego znowu nie robimy, pracujecie? My? No. My pracujemy... Która jest godzina? Pilnujemy. My nawet jak nie pracujemy, to pracujemy. Rozumiem. Skończyliście już tego URL-a? Tak. Już dawno. I co teraz? Teraz pilnujemy frame rampę. Okej. Okay. Ludzie tu podchodzą. No ludzie a, podchodzą. Ale serio macie takie zadanie? Tak. Tak. No Ulfik 20 lat ćwiczy taekwondo, nie? Pilnujecie rama, tak? Tak. Żeby nikt nie zarysował, tak? Tak. A widzieliśmy, że się kręciłeś tutaj. O, widzisz? O tym właśnie mówię. O tym właśnie mówię. To dobre za... I Ulfik jest od takich zadań, ja tylko stoję... Nóżka z auta, przepraszam. A few moments later. Nie było nas pół godziny, a Hubert dalej gada skoro, nie? A jest taki... Niepisana taka zasada między dziennikarzami, 10 minut max i zobaczymy się dowiedzieć. A brat siedzi i go podsłuchuje. Podsłuchiwałeś brata, czy oglądasz coś innego? Nie, oglądam coś innego. Znaczy oglądam Sygale, nie? Nie interesują cię wywiady brata? Jego? Już ich tyle przesłuchałem, że mnie dość. Czyli po prostu te wywiady twojego brata są nieinteresujące? Tak, są bardzo nieinteresujące. Są... nie będę mówił już, nie będę mówił. Ty, twój brat mówi, że twoje wywiady są nieinteresujące. Pierdolisz głupoty. No. Ja już on teraz słucha, mówi, że stypa, nie? Śpisz na wycieraczce dzisiaj. Tam się nic nie dzieje. Co? Tam się nic nie dzieje. No, to ciekawe jak ten kąt robić się dzieje. Nie, żartuję, my się lubimy z młodym. Ty już miałeś face to face z Mindą. Ja jestem cały czas w sztosie. Widziałaś? A robił z zawodnikiem wagi ciężkiej face to face i on powiedział, że ma straszny wzrok. Powiem tak, ja nie wybieram sobie zawodników. Jest walka, po prostu ją biorę, tak? To ja bym go z Redem zobaczył. Dobra, z Redem. Walkę go z Redem? Na te brzuchy bym tak skakał. Lizzy wchodzi. Jak będę, kurwa, będzie pierdolnięcie, jak na Namichon wygrał, Marcin, na nią był 5 kurs. Co? Jak obstawiłeś? Tam jest z jajami chrzan? Jest. Gdzie? O kurwa, tak pojebane, że aż dobre. Uruchomiłem bestię. Skomentujmy tą walkę. Dziewczyny już stoją, już się witają. I... walka. Piąsteczka przyjacielska, ale teraz już nie ma przyjaźni. Wchodzimy tu po wygraną. O! Trafiony high kick! O! Lizzy zajebała swoją ciemną stopą wprost w ryj na Namichan. Prawie koniec walki, ale jeszcze się broni. Lizzy tutaj w takim uścisku zapaśniczym próbuje takiej wycinki. O! I bardzo ładny przerzut. Dosiad. Od razu wsiada do dosiadu swoim pięknym dupskiem i atakuje z góry. Powiem tak, walczyłbym. O całą rundę wytrwała z dołu na Namichan. Jak na debiutantkę. Wygląda już jak emo zwłoki, ale kurwa jeszcze żyje. Zaczynamy drugą rundę. Pamiętajmy, że każda walka zaczyna się od stójki. Nieważne co było w pierwszej rundzie. Nieważny jest dosiad. Ważna jest walka. Uuu! Kurwa, fajnie się biją. A już teraz...
chuja się dzieje. Zaraz zrobimy z korem, nie? Bo tutaj... Okej? Tak, tak, mówię, że zaraz zrobimy z... zaraz zrobimy z korem. Kory, odewniemy kory. Zaraz zrobimy z korem. Ja dla sixpacka. Zapytaj go, czy miał kołdrę. Ale ja nie prowadzę wywiadu. Z korą. Wiesz, jakie to jest? Dla dzieciaka miałem, no. Najgorsza kołdra ever. O, to było takie na lato, takie niby takie chłodniejsze. No, straszne, takie obrzydliwa w dotyku jest ta kora, nie? No, chciałabyś zawalczyć z Lizą? Przegrałabym. A chciałabyś zjeść jeszcze arbuza? Zajebiste jest, w domu tego nie mam. Nie chcę mi się kroić w domu, więc nie kupuję. A chcecie się robić bób w domu? Polecam łyżeczkę sody oczyszczonej dorzucić do gotowanego bobu. Wtedy się skórka robi taka mięciutka i tak pięknie odchodzi. Robimy. Guli, koro. Guli se poszedł, więc już nie ma komu komentować. Jest z nami Mateusz Kaniowski. Werdykt wam przedstawi Mateusz Kaniowski. Marcin, jakie pytania będziesz zadawał? Jeszcze myślę nad tym. Myślisz nad tym, tak? Fajne laczki. Czy lubisz z jajami chrzan? Zapytaj. Lizzy? Czy lubisz z jajami chrzan? To... Co ty... Nie przeszkadzaj człowieku, on pierwszy podszedł. No, no, nie lubi chyba. Co panu tu sprowadza? Boimy się. No. A wy jesteście fanami Free Fightu? Tak. A skąd jeszcze przyjechali? Z Wrocławia. Wrocławia. Co? I jesteście fanami Free Fightu od kiedy? Od zawsze. A na jaką walkę najbardziej czekacie? Na co? Na którą walkę najbardziej czekacie? Na ostatnią. Na ostatnią, ostatnią walkę. A jaka jest ostatnia? Nie nasza. Co pani tutaj dzisiaj robią? Nie, proszę, nie, tylko błagam, nie. Nie, ja się wstydzę. Ale czego się pani wstydzi? Nie mają się pani czego wstydzić, naprawdę. Słuchajcie, no komentujcie, czy pani mają się czego wstydzić? Nie mają. Dzięki. Skąd przyjechałem? Z Kojnowa, mordo. Skąd? Z Kojnowa. No to kurwa jest? Taka dziura. Proszę, 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 bardzo, zapomniałem o Kamrzyście. Gdzie ta dziura? Dziura pod Legnicą. A wiesz, co się stało pod Legnicą? Chłop się zastanawiać. Dokładnie. I na jaką walkę panie czekają? Na Kubańczyka. A czemu ma akurat na Kuba? Na Meduzę. Czyli pani się podoba Meduza, pani się podoba Kubańczyk? Nie, no dobrze, że w końcu wrócił. Kubańczyk? No. Meduza też w sumie wrócił. Tak, ale tak. Ja za Alberto i tak z Kubańczykiem. Tak? Jestem, no. Alberto ja tak najbardziej. A co takiego w Alberto jest wspaniałego, słuchaj? Wszystko. Mięsko dżunglą się pani podoba po prostu. Tak, tak, w skrócie. Czyli chciałaby pani, żeby Alberto był Tarzanem, a żeby pani była Jane? No nie. No, no nie wiem. Powiedzmy, że tak, ale nie może tego powiedzieć. Rozumiem. Proszę państwa, przed państwem pan Edzio. A jak jest w skrócie pan Edzio? Kurwa, spierdoliłeś mi kupon, bo postawiłem na ciebie. Ej, ziomal, hajspal. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć. Mój przyjacielu. Co ty robisz, mój? Widziałem twoje ajurwedyjskie wyprawy. Piękne. No. Piękne miejsce, piękna sprawa. Doszedłem w domu, do kiedy robili mi rapę? Nie. Robili ci rapę? Robili mi rapę. Na szczęście po polsku, nie po angielsku. Ale rapy było. Ale by było. Ja wiem, że ty wolałbyś po angielsku niż po polsku. No. Nie wnikam. Czemu tam cię stanęło? Czemu przegrałeś, powiedz? Kurczę, trochę... W trzech słowach. W trzech słowach? Nie no, szybkie takie jakby rzeczy, to myślę, że rozkład sił, za duży respekt przy wchodzeniu w obalenia, bo dopiero pod koniec trzeciej rundy poszedłem po to, co było planem taktycznym. Tak, gdybyś obalał jak Bones, to byś wygrał. Dokładnie tak. Że przyszedłem pooglądać Fame jedynkę tutaj. Jak? Cię uśmiechałeś się, jak Maciejski dostawał na pizdę? Nie, ja akurat go bardzo lubię i szanuję. Czyli wolałbyś, żeby wygrał? Tak. Ale to szacun, bo myślałem, że wiesz, że będzie się cieszył, że przegrał. Kurwa, ja ty... Czyż będę się cieszył, że przegrał? Chłopy się całują, dziewczyny się całują, co? No wiesz... czy by się cieszę, że Malczyński przegrał? Nie, ja bardzo go lubię, prywatnie go bardzo szanuję. Wiesz, ja z nim tyle walks już też stoczyłem, miałem tyle okazji przebyć w jego otoczeniu, że już w momencie ta złość... Ale on wziął w sumie walkę z doskoku. Dwa tygodnie i tak uważam, że jest super. Przerwał pierwszą rundę dosyć, która była ciężka. Ja uważam, że to jest charakterny gość, nie każdy by wziął walkę na ostatnią chwilę. To byś nie wziął? Ja bym wziął, ale to ja nie ze względu na charakter, a ze względu na pieniądze, bo lubię pieniądze. Proszę państwa, co się tutaj dzieje? O! Afera jest! Dawaj! A co się dzieje? Biją chyba naszego kolegę Kasma Pońskiego. Siema! To będzie za dużo, siema! Cześć, byku! BDSM! Czy mi się wydało, czy Malczyński cię zaczepiał? Marcin Malczyński powiedział, że nie mogę chodzić po Wrocławiu. Powiedział, wypierdalaj z Wrocławia? Nie, powiedział, że tako, pokazał mi tako, że nie będę mógł chodzić po Wrocławiu. Czyli you're gonna be decapitated. Tak, będę decapitated, ale jak zobaczył, że ludzie nagrywają, to cofnął, że mogę jednak chodzić.
A jak spytałem, czy jednak mogę, czy nie mogę, czyli to można powiedzieć, że Malczyński dał ci zakaz wrocławiowy taki, nie? No, mam, no muszę wypierdalać z Wrocławia, no. Gliwice już są obrażone? Muszę wypierdalać z Gliwic, teraz muszę wypierdalać z Wrocławia. Ja pierdolę, no. Nie wiem, te dziewczyny to do mnie wszystkie, tak rozumiem, tak? Niestety. Ale wszyscy chodźcie po zdjęcia, nie ma problemu! Nienawidzę go! Pal hajs TV! Bawiec uczy, ucząc bawi! Się maluje! Czemu te piwa mają różne kolory, proszę panie? O, co to jest? Takie śmieszne. No, nie mogę pani powiedzieć, to jest alkomat. O nie! To proszę to zabrać. Po dwa piwa na głowę, tak? Na zapas. Żeby nie stać drugi raz w kolejce, no. Jak kolejka jest na godzinę 20 normalnie. Godzinę 20? To się w ogóle nie opłaca. No nie, dlatego trzeba brać filmę. Powiedzcie włodarzowi na przyszłość. Komu? Włodarzom. Którym? Wszystkim, fejmu. Mówimy. Żeby więcej, kurwa, kraników. Bo jest bardzo mało. Ludzie się do kolejek. Ludzie do kolejek wchodzą. Pan Masny Ben, teraz już Slim Ben, bo mi sam powiedział, że Slim Ben teraz. Niech ogarnie, bo tu była tragedia. Tu się ludzie chcieli kurwa napierdalać prawie. No zajebiście. To jest MMA, trzeba się bić. No, ale pani tylko tak jedno? Ja trzeba wymieszać. Ja jestem tak grzeczna. Zawsze tak grzeczna. A, czyli pani są niegrzeczne. One są niegrzeczne, są tak grzeczne. Ja, ale to w sumie ja widać od razu, nie? Tak? No co pan? Milutko. Naprawdę. Ten wasz kebab to na jakiej jest ulicy? Łowiecki 82. A otwarty jest teraz? A która godzina? A jest tu dowóz, czy nie ma? Nie ma. Znaczy, musimy wyłączyć, bo jest za duży ruch. O! Jest ale nawet 5. Jakbyś się zadzwonił, żebyś dowieźli kebaba, to by nie dowieźli? Możesz spróbować, ale wątpię. Mam nadzieję, że lepiej gotujecie niż bijecie. O! Dobre, dobry slogan to by był. Lepiej gotujemy niż bijemy. Ale dobre hasło by to było, nie? A, trzeba będzie przemyśleć. O, jeszcze raz zacznij tą wypowiedź. Lepiej będziesz nas oglądał. Specjalnie ukryłem, żeby... A nie będę mówił. A ty dzisiaj ten prowadzisz, czy nie? Siebie źle prowadzę. Od ostatniej mojej walki bardzo słabo cię tak? prowadzę, no. O, to super. Cieszę się. Piąteczka, wiem, szanuję. Wiem. Ja się na przykład bardzo źle prowadzę od narodzin. No, to widać akurat, ale ja jestem... zastanawiam się, jak ty musiałeś być inteligentny w wieku młodzieńczym, że kurwa ty tyle tych szarych komórek wytraciłeś. A nadal jeszcze a kontaktuję. A dalej kurwa jesteś bystrzejszy niż 90% dookoła. No fakt, faktem, co roku w podstawówce i liceum tutaj mamy coraz gorszą średnią, to prawda, no. No to jest no, ale też jesteś głupi chłopak, no. Mądry też. Powiedz, no ale powiedz mi, jak tam mieszkanie obok Wardęgi, jak ci tam sprzyja z sylwkiem przez ścianę, nie? Ostatnio opowiadam, że właśnie chyba kabarety oglądam z koleżankami, bo cały czas słychać klaskanie. Jest nowy zwycięzca pierwszej walki, Sasza. Sasza, czy spodziewałeś się, czy mogę w ogóle, spodziewałeś się, że tak łatwo ci pójdzie, bo twój przeciwnik wskoczył bodajże na 2 lub 3 tygodnie przed, ale naprawdę w dominującym stylu udało ci się zwyciężyć. Myślałeś, że będzie tak łatwo? Nie spodziewałem się, ale też no Klemens cały czas nas ogólnie do tego przygotowuje, że nie będzie łatwo, żebyśmy się przygotowali naprawdę na najgorsze. I ja ci powiem, przed walką ja mam takie nastawienia, najbardziej co mnie wkurwia, że ja naprawdę mam nastawienia, że będę miał ogromne kontuzje, że aż mi się nie chce, ale jestem na to przygotowany. Czyli co, następny profesor Wilczak? Tak, ale... Czy ty w ogóle finalnie dowiedziałeś się, jaką on kontuzję złapał, czy nadal jest to tajemnica? Czy wiesz, co mi się stało? Tak, ale ja jestem zdziwiony, no mówisz, tam ma te oczodowe połamane i tak dalej, tylko ogólnie ja nie wiem, jak to można oczodowo połamać, walcząc w kasku i jeszcze z pierwszego czosu, nie wiem, co może on wcześniej, coś tam miał, nie wiem. Może wymówka też, nie wiem, ale ogólnie jakby mu się należy, bo raz ja miałem kontuzję, walka się odbywa. Jeżeli ma teraz kontuzję faktycznie taką mocną, no to jakby jesteśmy kwity. Do 3 razy sztuka. No właśnie. Gratulacje jeszcze raz. Dzięki. Powiedz mi, co się stało tylko, Marta. Krótka piłka. Nie wiem, no kurczę, ciężko walczyłem do końca, no ale... A nie uderzyłeś go nawet raz? Nawet raz, nie mogłem, nie? Ale 2 razy miałeś dopiero do praktycznie technikę, pierwszy raz poszedłeś po balachę, bardzo ryzykowna technika. Nie żałujesz trochę, że się tak rzuciłeś na tą balachę, zamiast szanować pozycję z góry. Wiesz, jakby... i próbować na przykład pójść pod trójkąt rękami. Słuchaj, przyjmuję oczywiście przegraną na klatę, tutaj takie warunki były dogadane, jakie były.
Tylko ja myślałem, że jak ja będę w pozycji, to to będzie też jakoś punktowane. A ja tak naprawdę nie miałem nawet jak zdobyć punktu, bo za pozycję... Tylko skończenie. Obalenie nie było chyba punktowane, ani pozycja, więc szkoda. No ale mi, przyjmuję to na klatę, przegrałem, był lepszy i chuj w to. Powiem ci, że jest szczerze czasami taki lęk, że jest szansa na kamerę w pokoju, nie? Myślisz, że ktoś ci coś tam podłożył? No, ale... Ja byłem w twoim pokoju 3 razy i dużo rzeczy tam zostawiłem. A myślę, że ty byś na pewno kamerę nie podłożył. Nie, ale podłożyłem materiał genetyczny. No, to dużo prędzej, to dużo prędzej. Ale wszystko... nie będę tak mówił. Chciałem powiedzieć, że, że zostało kurwa we mnie, ale to nie jest dobry komentarz. Który chyba jest najmniejszym hitem sprzedażowym na razie? Jeszcze raz? Która jakby... U nas? Pozycja w menu jeszcze najwięcej sprzedaje. Kurwa, chyba klasyk, albo taki serowy, z sosem serowym, takim prawdziwym serowym, zajebistym sosem, gdzie jest to. Tylko, że jest taki pikantny. Mamy też taki sos, przepraszam, że wiele osób mówi, dam radę, ostry, sambal, niby nie jest taki, wiesz, super kurwa hiper jak ten demon, co je, ale chłopy płaczą, nie? Dorośli mężczyźni płaczą przez kebab. Jak chłop płacze, to musi być ostre. Nie brakowało ci tych ciosów, bo kilka razy byłeś w pozycji i mi, jako widzowi, dziwnie się to oglądało, że ty nie bijesz, bo to były idealne pozycje do ciosów. Nie brakowało ci, nie miałeś takiego instynktu, żeby uderzyć? Ja jestem honorowym gościem, mimo że dałem klapę w klatce, jak mówiłem, że nie uderzę, to nie uderzę. Masz tatuaże? Masz. To tutaj Marcin, to zaproponuj tutaj. Ale wsparujesz mu? Nie, żartuję. Robiliśmy reklamę tego, wsparowałem sobie ręką, głową, kurwa, swoją. Dzięki, gratulacje. Gratuluję. Pokonałeś Marcińskiego w jego mieście, więc wiesz, nie? No to nieważne w jakim miejscu. Ważne, w jaki zaprosili cię na kebab do siebie na jutro, czy nie? On mnie zaprosił, ale ogólnie w sumie zapomniałem, bo ogólnie ja chciałbym do niego na kebab bić. Przecież utworzył, ja jestem najciekawy, może nano kebab, tak? Chyba się nano nazywa. Kebab. Lepiej gotujemy niż bijemy, takie jest hasło. Tak? No. No to jutro tam będę. Polecam. Będzie walka z trąbką? Nie, Mateusz dzisiaj nie podał mi ręki. Dlaczego? Nie wiem, no dzisiaj wszyscy się na mnie obrażają. Jestem jakiś Marciński, chyba... trąbka. Marcin Malczyński, Dawid Malczyński, Mateusz Trąbka, kurwa, już się boję, jak na miasto wyjdę, co się stanie, nie? Ważne, że wy mnie zawsze lubicie, mimo że... Najważniejsze, mimo że Krasi jest zawsze w formie, nie? No, trochę gorzej jest. Ty kurwa! Łobaben. Tak no. Jeszcze nie było, nie? Było kiedyś. Ja się takiego nie widziałem zapuszczonego, nie? Jak możesz w ogóle? No nie, jest mi... Ja ogólnie mam uczulenie na tekstylia i kurwa muszę nosić koszulki, nie? To jest problem. Nie rozumiem. Bo ja wolę chodzić bez. Aaaa. Że mam uczulenie na tekstylia. Odbieramy się? Kurde, jest mi strasznie wstyd, nie? No bo się wygrażałem się, tu kozaczyłem. No ale biorę na klatę i tyle. To jest twoja pierwsza przegrana, nie? Tak, pierwsza. I jakoś ją znoszę. Po prostu jest mi tylko wstyd, a dla siebie wyjebano. Byłeś teraz w Domu X? Jak byłem. No. Jak jest po latach wejść do Domu X? Bo ostatni raz jak byłeś, to byłeś chyba pod domem, nie? Ostatnio byłem na urodzinach Faustyny. Ale nie, no wcześniej jak byłeś, tak był filmik kiedyś, nie, jak byłeś pod domem. Na ogródku, no, bo byłem wkurwiony, że no pobierają mi pieniądze, więc mówię, że zrobię sobie grilla, no. I sobie zrobiłem. Jestem chujem po prostu, nie, ale... Idziemy tam za ściankę na chwilę? A few moments later. Tu jest klimatyzacja, a tam nie ma. Jak się przechodzi, wy tego nie zobaczycie, nie? Ale jest to niesamowita różnica temperatur. Proszę Państwa, zapraszam wszystkich na wieści z kibla, bo tutaj jeszcze nie było w tej hali. Wszedłeś pododować telefon, a co rozładował się? Dokładnie tak. Hej, jebie gównem, nie? Dużo emocji. Kurwi w kur! Nagrywanie. Jebie, nie? Chodź. Z kamerą, Maria! Kurwa, co jest? Bubuniu! Siema! Wiadomo! Co tam robisz? Maleś! Siuraka wale normalnie do pisuaru, nie? No to zajebiście, chcecie, chcecie babasze. Dobra, razem! Kurwa, tyle ludzi, nie mogę się wysikać! Ściągaj te pory i raj ze mną, stary! Kurwa! Dobra, mówisz ściągaj te pory, wychodź, kurwa!
Dobra, dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Zajęty. Lepiej? Zajęty. Lepiej? Co szarpiesz? Tu i kolega się nie może, się stresuje. Poczekaj, musi się wystrać. Poczekaj, on się musi wydać, on był pierwszy. On był pierwszy, poczekaj, cierpliwie. No bądź cierpliwy. Straj tu. Straj do pisowaru, patrz, kurwa, mama. Ile masz procent baterii? Kurwa, 11. Idzie powoli do przodu. I to będziesz, ile to będziesz stał? Wypierdalać to! Zawalczyłbyś z Darolwem? Nie wiem. No tak. Ale to jest kwestia pieniędzy, honoru. Nie wiem, no. No nie, nie chciałbym zostać obsypany afrykańskim pieprzem. Co ty dzisiaj tutaj robisz? Robisz dla fejmu czy dla ilegala? Fame. Wszystkie fejmy robię fejmy. Czy robisz after movie takie, które potem będzie dostępne dla contentu premium, czy na kanał? Na kanał. Ogólnie to powiem tak, wygląda to w ten sposób, że 4 gale w roku i tak robiłem z fejmem. A teraz będziesz robił 8 gal rocznie. A teraz prawdopodobnie będę robił kolejne 4, takie są plany, natomiast różnica polega na tym... Statement, Koziński odchodzi z Illegala. Nie, nie, nie. No nie, tylko nie, no właśnie oprócz tego, no bo że jest 8 gal. Stary, no ale to nie. To jest kupę czasu, nie? Ale no właśnie, z różnicą taką, że teraz będą jeszcze konfy wjeżdżać, relacje z tego, nie? No to jest chuj. Zobacz, jak mój człowiek wygrał. No. Wampir. Pasternak wygrał Dajego? Dajego? Dajego, tako. Tego wygrał? No. Jedno słowo, to tak na koniec dla widzów pochaj stochał. Jedno słowo, jedno tylko. W. Tka. Się. Leje. Maluje. O, kuśka się złamała, tak? Daje go? Gdyby kuśka nie skakała... Klątwa Bożego Krajstwa. Kurwa tam... Lew ma 4 łapy, nie? No, na 3 da radę. Ranny lew. Ale nie, serio. Ranny ale nie, lew jest najgroźniejszy. Dzwoni do ciebie, ranny rozpara. Lew do ciebie rozpara. Ale nie, dzwoni do ciebie rozpara. A ja mówię, ranny lew jest najgroźniejszy. Słuchaj. Szeliga jeszcze trochę nie, ale Darolwa ci dajemy. 500 000, nie? Za walkę. Zawalczymy z Darolwem? Tak. Tak? To jest prawdziwy wojownik, nie boi się niczego. Człowiek nie? Kontra lew. To jest takie proste, ale rozbawiło mnie. O, nie, będziesz... przepraszam cię, chodzisz tu, kurwa. Muszę go zabrać, sorry, ale... No ja iść, no iść, no iść, iść, na pewno. Najbardziej, wiecie, no że idź. Ja lubię się kulać. Ale on, kurwa, przejebał. No przejebał. To jest ale, nie jest zaskoczenie, ale nie będzie źle. A wiesz, dlaczego przejebał? No. Bo... Oni bo święta Hildegarda czuwała nad Jaksem. Nie, bo byli w błędzie i myśleli, że obejścia, że jakby, jak miał go Jax w pozycji i te ciosy, to są każde liczone. Tak? Każde, bo jak na zasadach MMA, nie? A na przykład przejścia gardy do 6-9, do siadu, do bocznej, no fucking czyli way. Święta Hildegarda czuwała nad Jaksem. Zajebali mu. Przeszkodziliśmy. Udało się przeszkodzić drogowi, zajebiście, piątka. Plan się udał, yo! Właśnie teraz wymyśliliśmy, no. Że to jest Centrum Zdrowia Świętej Hilde Gardy. Gardy, dobre! No ale wygrałeś. Jesteś geniusz, no! Dlatego wygrałeś, bo Hilde Garda czuwała nad tobą, stary. Dokładnie, nie? Dokładnie. Gratuluję. Dokładnie. I Hilde Garda! Yo! Państwa, i teraz będzie ogłoszenie rewanżu Szeliego z Wrzoskiem, ale my już to wiedzieliśmy od dawna. My jesteśmy Team Wrzosek. Team Sixpack, Sixpack, Palhajs, to są przyjaciele, Palhajs, Sixpack, przyjaciele, zawsze razem, sztama, mimo, że ja jestem większym fanem używek niż odżywek. Dziennikarzy, którzy się zmieniają, kurwa, na zawsze. Dziennikarze przychodzą i odchodzą, ale miłość zostaje, fani odżywek, fani używek. Yo, wszyscy już wiedzą, it's official. Na następnej gali Fame MMA chyba 19, Wrzosek versus Szeliga. My to wiedzieliśmy wcześniej. Tak, ale ewidentnie Marcin był trochę ostrany, było widać, nie? Jednakże jest respekt przed Szeligą. Już za chwilę, na gorąco, dowiemy się od Marcina, co czuł w oktagonie i potem my jedziemy do domu. Widziałem, że były miękkie nogi, zaszkliły się oczy. Kupa w majtkach. Widziałem. Czujesz no. Jeszcze tą kupę? Wstać mi palec. Czujesz? No, no. Poszło na ostro. Dzięki. Jak, ale jak opiszesz na gorąco emocje, no?
Okej. Czujesz, że publika była za tobą? No, zdecydowanie tak. Czułeś? Tak, tak. Ale chyba jest oczywiste. Walczę z Voldemortem, walczę z największym wrogiem narodu polskiego teraz. Harry Potter kontra Voldemort. Co? Większym niż Niemcy? No nie, no bez przesady. Ale jeszcze 2 września, jest tak? Jest uosobieniem. 2 września. 2 września. Ergo Arena. Nie. A gdzie? Tauron Arena. Tauron, Kraków. Chyba tak. No to ale nie wiem, czy to ogłosili, więc nie mówię na pewno. A, to tam dobra, to wypikamy. To, poczekaj chwilę, muszę iść swojego kontentu trochę. A, to miłego. Miło było cię zobaczyć. Ciebie też. Mam nadzieję, że spocony jestem, 2 września będziemy się cieszyć. Tak. Proszę Państwa, tym radosnym momentem kończymy naszą relację. Jeszcze powiem parę słów na zewnątrz, bo tam jest ciszej, ale jedziemy do domu. Tutaj zawodnicy przyjdą za jakąś godzinę i żeby nagrać wszystkich, musielibyśmy czekać jeszcze 5. Nie ma to sensu, ponieważ i tak wszystkie wywiady będą na innych kanałach. Cięcie. Fame Friday Arena 1 przechodzi do historii. Co z tego, że jeszcze są 2 walki? To jest nieistotne. My już jedziemy do domu. I proszę Państwa, jeżeli tak ma wyglądać polski freak fight, czyli takie gale, taki catering, takie walki, to ja taki polski freak fight chcę oglądać. Jestem podekscytowany, bardzo mi się podobało i naprawdę super. Wszystkie tak, gale. Tak chcę oglądać, że wyszliśmy 2 walki przez kolę. Ale mamy, ale dostaliśmy. Ale właśnie muszę bardzo podziękować, bo dostaliśmy kod pay-per-view i za chwilę sobie... Od rzecznika prasowego, którego tak gorąco pozdrawiamy, dostaliśmy parkiet view. I za chwilę odpalamy sobie parkiet view i sobie obejrzymy 2 ostatnie walki, jadąc do Domciu. Proszę Państwa, tak jak mówiłem wcześniej, czekanie na zawodników z tych walk końcowych nie ma sensu, bo kolejka dziennikarzy do nich jest tak długa, że 1,5 godziny trzeba czekać, a oni już tak są tak zmęczeni, że nic tam się nie wyrwie. Więc my po prostu wracamy do domu, zobaczcie, cały parking samochodów, nikt nie wyjeżdża. Za godzinę tu będzie totalny Armagedon, a my teraz wyjedziemy sobie bez problemów. To jest hala, wy już wiecie o hali bardzo dużo. Cieszę się, że odcinek Palcha i Stafa mógł was doedukować. Mega mi się podobało, naprawdę. Fame Friday Arena to była najlepsza gala, na jakiej byłem od bardzo dawna. Zajebiste żarcie, zajebiste walki, zajebista hala, publika, ludzie, znajomi, wszystko mi się podobało. Taki freak fight chcę oglądać. W tym odcinku Palcha jest TV. Niestety, to już wszystko. A w następnym czekaj, zobaczycie. Proszę Państwa, jesteśmy w Skierniewicach. Niby rok mnie tu nie było, a mam takie wrażenie, że byłem całkiem niedawno. I na koniec, jak zwykle, krótkie info o naszym Patronite. Na chwilę obecną mamy tylu patronów, którzy wspierają nas miesięcznie taką oto kwotą. Dziękuję Wam bardzo, jesteście wspaniali i to dzięki Wam istnieje Palhajs TV. I z tej okazji, że jesteście tak cudowni, to pokażę Wam jeszcze jedno ciekawe miejsce, które się tutaj znajduje. Zapraszam. Jak mówiłem wcześniej, Hala Stulecia była solą wokół komunistów i przechrzcili ją na Halę Ludową. Zmiana nazwy jednak im nie wystarczyła. W 1948 roku we Wrocławiu organizowano wystawę ziem odzyskanych. By przyćmić Halę Stulecia zbudowaną przez Niemców, komuniści potrzebowali czegoś wow. Zbudowali więc ogromną iglicę. Niestety tuż przed inauguracją wystawy przez Wrocław przeszła ogromna burza. Jeden z piorunów trafił w iglicę i uszkodził lustrzaną konstrukcję na szczycie. By naprawić powstałe szkody, rozważano różne opcje, w tym pomoc strażaków, lot balonem oraz udział snajperów, którzy mieli zestrzelić podkłuczone lustra. Serio. Z pomocą na szczęście przyszli 2 taternicy, którzy pomimo silnego wiatru weszli na górę, naprawili szkody i zostali bohaterami na cały kraj. Aktualnie iglica ma 96 metrów wysokości. W chwili oddania miała 10 metrów więcej. Zapraszam na napisy.